No to znam kurwa zaczął odcinek. No dobra, niech będzie widzowie. Przynajmniej będzie unikalnie. Witam was serdecznie. Oczywiście kontynuujemy sobie giereczkę Archolos Kroniki Myrtany. Zostaliśmy przyjęci jako tak zwany goniec do Trójgońca Araxos. No, bo jesteśmy właśnie. A czemu z Trójgońca Araxos, kurwa? Czy to każdy, kto pracuje dla Araxos, pracuje dla Gildii Kupieckiej? Ja jestem kurwa. O to w ogóle o nas chyba gadałem tam w tle. Ja chyba jestem w szoku. No tak, poprzedni odcinek był bardzo taki wholesome. Bardzo, bardzo się. Taki fajny był. Taki. Fajny, jeżeli nie widziałeś, to zostaw. No i co ci powiem? Tylko mogę ci powiedzieć jedną rzecz. No, nie masz psychy. Nie masz psychy zostawić lajka, komentarz i subskrypcji na tym kanale. Nie masz psychy. Nie podpuszczam, ale nie masz psychy. Muszę najpierw osłabić konkurencję. Jasne, jasne. A co? Co? Jeśli chcę namówić Gildę do współpracy. Aha, jeśli chodzi o to piwo. Jasne. A ja miałem z kimś kurwa pogadać. Tylko nie wiem z kim. Te ryby nie śmierdzą? To nie. Czyste ulice? To nie. Dzielnica Pięści? Ty, bo ja sobie myślałem, że ja naprawdę zacznę odcinek, będzie wszystko fajnie. A tu się kurwa co się dzieje? Ty, ja nie mam żadnej misji? Miałem z kimś pogadać. Mówi, że mam wyjść, z kimś pogadać, zamienić trzy słowa, że wyjdę. Tu mi jakąś kurwa inicjację zajebali. Ja nie wiem co się dzieje. Dokad. Moglibyśmy. Nie ma sprawy. Mogę ci pokazać, jak stać się zręczniejszym. Jeśli chcesz, mogę cię też nauczyć podstaw okrojenia Rozumiem. zwierząt oraz pozyskiwania Chyba skoro żuwaczków nie i umiem. skorup. Ale za to musiałbyś mi zapłacić, bo jeśli staniesz się moją konkurencją, no to nie chcę wyjść na minus. A wiesz, że stało się. Naucz. Jeśli masz. Pozyskiwanie skorup. No za jeden punkt do tego. Jak pozyskiwać skorupy zwierząt? Żeby ściągnąć skorupę, musisz ją siłą A i rozewrzeć. teraz skorupę Najłatwiej będziemy z robi się tego to po zbierać. oddzieleniu jej od skóry, która Z często na nią tego nachodzi. wielkiego Możesz sobie błotniaka chyba, złapać da? za stykające się ze sobą Chyba da. krawędzie skorupy. Łapiesz je i z całej siły od siebie oddalasz. No, w końcu powinny puścić. Nie sprawdziłem odcinka, ale mam nadzieję, że Zdaje nie się, byłem. że powinien przejąć cię Garrosz, bo ja niczego więcej cię nie nauczę. Chyba zręczność. A, zręczności też mnie nie nauczyć? Garus, Garus, dobra. Mam nadzieję, że w poprzednim odcinku nie byłem kurwa wymiutowany z 30 minut. Chociaż nie sprawdziłem kolejnego odcinka, już mi faza wjeżdża na łeb. Jak tylko zaczynam odcinek, to muszę go kurwa. O, coś się dokonało. To muszę go później sprawdzić, czy wszystko śmigało. Bo mam wrażenie, że czasem jest ciężko. Tym śmiganiem coś się wycisza i mogę nie zauważyć, a nikt nie napisze i co 30 minut zmutowany Marvin, odcinek. dobrze, że cię widzę. Powiedz mi, wolisz pracę fizyczną czy Ja mam intelektualną? 300 IQ. Nie no dobra, chyba Fizyczne fizyczną prace wolę. idą mi całkiem nieźle. I bardzo dobrze, bo właśnie ktoś taki jest mi potrzebny. W porcie znajduje się pewien statek, nazywa się Avenal. Jest jednym z ostatnich, które przybyły do Archolos. Przed zarekwirowaniem okrętów przez armię. Towar, który się na nim znajduje, należy do gildii. Jeśli chcesz się wykazać, pójdziesz dzisiaj do portu po zmroku i pomożesz w rozładunku tego towaru. Lepiej, żeby Lorenzo dowiedział się, że ci pomogłem. Pamiętam, nie bój nic. Jak zawieram układ, to dotrzymuję jego warunków. Jeśli wykonasz robotę porządnie, to cię polecę. No i git. Zapytaj o zadanie, dlaczego po Dlaczego po zmroku? zmroku? Marvin, proszę cię o rozładunek, a nie o badanie genezy pochodzenia No towaru. dobra, ale ja lubię wiedzieć, jak coś kurwa robię, no. Noszenie towarów po zmroku brzmi dość podejrzanie. To samo mówili o tobie, gdy pierwszy raz się tu pojawiłeś. I jak się okazało, nasze podejrzenia były bezzasadne, sądząc po tym, jak daleko zaszedłeś. Co jest tym towarem? To nie ma Nie dla wiem, jak ciebie kamerkę żadnego ustawiać. znaczenia. Ma. Nie zajmuję się nielegalnymi pracami, nie mówiąc już o tym, że nie zleciłbym takiej komuś, kto należy do naszej gildii. Kto tam będzie oprócz mnie? Niejaki Fulko i jego Ja tak pomocnik. zawsze On pytałem, tobą pokieruje i jak gdzie przekaże szedłem, a kolejne kto tam będzie instrukcje. jeszcze? Ja będę się wszystkiemu przyglądał z pewnej odległości Zawsze i mnie w razie kłamali, czego skurwy syny, bo zaingerweniu. wiedzieli, że nie W razie przyjdę. czego? No, na przykład jakby grupa tych Hobdartusów was napadła. Albo straż robiła niepotrzebne kontrole. Znaczy, bo tak, ale impreza w trójkę robimy, ta?
Oni tak. No i znajomi. No dobra, przychodzą tam 8 chłopa, kurwa. Jest sekury, że 8 chłopa i 5 nie znam. Czy ty masz coś ciekawego w ogóle w tych towarach? Nie masz nic za bardzo. Lud północy. A, może bym to przeczytał, ten lud północy. Ile to kosztuje? 25 golda kupię. Przeczytam dla widzów, to jest pierwsza sprawa, ale przeczytam i może się dowiem, jakie miejsce on lubi. Oprócz tego, że chłodne, to może znajdziemy mu fajną miejscówę. Lud północy, cyk. Taka na północ, choć normal. Od najmłodszych lat, uczeń są sztuki przetrwania. No, takie... No, jasne. No, tak, takie typowe właśnie nordyckie jakby przekonania i takie sprawy takie. Tego, Fina. Owego. Czy mogę zainteresować szanownego podróżnika którąś z moich map? Mamy również w ofercie wspaniałe trofea zdobyte przez lokalnych myśliwych oraz wiele niezwykłych artefaktów, które będą świetną pamiątką z wyprawy na... Kurwa, Arbenz. Ja pracuję razem z tobą, ty mnie nie wkurwiaj. W bizie mam jakiegoś tego. Dawaj, pokaż co tu masz konkretnego i wypierdupcaj. Max punktów trafień, spoko, ale nie stać. Znaczy w teorii mnie stać, ale nie będę... Musiał być pojebany, żeby coś kupić za 1500 zeków. Co to jest? Sakiewka starych monet. Nie kupujemy to, bo to jest kamas. Kamas. Ostatnio kupiłem za 100 i tam nie było 100 srebrnych, znaczy tych starych monet. Z nim gadałem, aby jest kurwa noc i wszyscy śpią, trzeba się kimnąć. Tu są chyba te kwatery jemane, trzeba się kimnąć. I poczekać aż... Ale... A u mnie jakieś łóżko, coś? Dla mnie? Na Marwina się znajdzie, czy nie? Jest jakieś. Poczekam, aż wszyscy wstaną. Pouczymy się może od razu zręczności, jeżeli oni są mnie w stanie uczyć, nie będę musiał nigdzie chodzić. Jest to... No, konkretnie dobra informacja. Tu raz już nikogo nie znajdziemy, jest poranek. A jeszcze ktoś kima. Zaspał. No dobra, idziemy pogadać, później idziemy się kimnąć i idziemy do tego portu. Ja jeszcze tu kowal, ale to zaraz, najpierw bym się czegoś nauczył fajnego. Ktoś tu mnie musi nauczyć czegoś. Ty chyba, tak? Umiesz uczyć? W uczenie umiesz? Żebyś mógł zacząć ze mną trening, musiałbyś należeć do któregoś Aha. z naszych oddziałów specjalnych. Pokazałbym ci wtedy, jak nabrać krzepy. Ale ja specjalny. Po kolejnym awansie nauczyłbym cię też walki w zwarciu, zarówno lekką, jak i ciężką bronią. Pamiętaj tylko, że zanim zacznę z tobą pracować, musisz znać jakieś podstawy. A włóki umiesz? Co słychać? Popracowałbyś nad mięśniami zamiast marnować swój... O. No kurwa. Dobra rada. Podoba mi się zwłaszcza, że ja ostatnio mam faskę na ćwiczenia. Normalnie białeczko zostało kupione. Chociaż ostatnio określenie białko... Ma trochę inny wydźwięk niż ten do ćwiczeń. Ktoś mnie tu miał przejąć i nauczyć rzeczy, ale tu chyba nie ma tego chłopa. Ktoś mnie tu czegoś nauczy? Informacje ogólne? Nauka gildia kupiecka? Lokal może mi pokazać, jak stać się ręczniejszym i lepiej posługując się łukiem. Może mnie też nauczyć podstaw oprawiania zwierząt oraz pozyskiwać skorup i żuwaczek. Adelard pokazuje członków oddziału spektrum. No dobra, ale ten Dukan to już my już pogadali i on już nie ma nic ciekawego na mnie do pokazania, bo ja już umieć. Poprawianie skór. A! No co? Przecież to kurwa bez sensu jest. Jesteś. Ale jak to? Nie rozumiem, kurwa, co tu się wydarzyło. Dziwio nie mógł mnie niczego nauczyć. Teraz jaki kurwa chętny. Nie mam już punktów nauki, no i wszystko. Pohandlujmy, nie? Mam swoich stałych klientów, czyli żebyś wie. Dobra, to nic nie ma ciekawego. Idziemy do tego kowala. Jak się wkurwie się, tak? Jak kupiłem ten. Jak. A nie, dobra, nie kupiłem tego łuku. Dobra, nie wkurwie się. Chciałem ponarzekać, że jak kupiłem łuk, a ten. A łuk się okaże, że ze tego, że tu dostanę lepszy. I kurwa zapomniałem, że ja tego łuku nie kupiłem przecież. Jak ja David. Dobra, słuchaj. Potrzebuję pancerza. Aktualnie na stanie mam pancerze skórzane. Kolcze. Reszta przechodzi gruntowne naprawy.
lub jest zarezerwowana dla chłopców Adelarda. A, taki koszy. Łe, to się nie dogadamy. Co słychać? Jestem zajęty. O. Mógłbym z tobą potrenować. Pewnie. Żółtodziobów uczy walki ciężką bronią, a naszym elitom pokazuje, jak stać się silniejszym. Oczywiście, jeśli już trochę tej siły mają. Kowalstwo możesz mnie nauczyć? Kurwa. A wiesz co? No kowalstwo jest chyba fajne i byłoby tak samo dobre jak z tą Dimą, co nas uczy ucznictwa, bo ona chyba ma tak Dima, nie? I kupuje i jesteśmy jej czeladniczką. I chyba jakbyśmy się nauczyli u Kowala i zostali czeladnikiem Kowala, to byśmy u niego mogli drożej broń sprzedawać. Ale no ja już tu drogę wybrałem, więc myślę, że to kowalstwo to akurat to do pizdy. Pokaż mi co masz ciekawego. Masz coś? Pas gońca. Max punktów, kurwa, siekiera ty. Premia do zręczności ze strojem gońca Araxos. Rola przed wszystkim. Ty, jak to chyba giga Cox Pass jest i tylko 500 golda kosztuje. W ogóle to ci sprzedam to. No bo na chuj mnie to. Daję ci. Żeby mieć jeszcze więcej pitongu. Ja muszę najpierw zdjąć pas i zobaczyć jak mój wygląda. No mój to chyba przy tym to jakiś bob jest totalny. Słuchaj. Pokaż ten pas jeszcze raz. 22 zręczności. A chociaż nie, bo to tylko daje HP. A to daje jednak tego. Obronę przed czymś, nie? A jeszcze ze zbroją mi siada. No pewnie później kupimy jak już tamtą zbroję ogarniemy. Małe kołczane i duże kołczane strzał to jest absolutnie fantastyczna inwestycja. Zamierzam w to zainwestować. Jakiś łuk za 65 albo 55. 55 albo 55, a ja mam 50, czyli nie kupujemy nic. 50 to może jakiś mieczyk za zręczność 50. 45, kiepskie ostrze. No to mam takie już, tak, mam taką broń tutaj. Kiepskie ostrze. Czyli nic mi tu chyba ciekawego. Do roboty. Nie pokażesz. Broń dwuręczną to raczej bym się nie chciał uczyć. Dodaję osełka. Może coś daje ta osełka. O, wszystko. Ten kufer jestem przekonany, że już ci opierdoliłem, ale zapiszemy widzowie. Dzisiaj taki chillowy odcinek, bo to drugi, który nagrywam. Ponadto jest późno, ponadto jeszcze muszę coś zrobić, ponadto trochę mam łeb gdzieś indziej, ponadto wczoraj prawie umarłem, więc... Tak, kufer został okradnięty. Chociaż ja mam takie zawsze wrażenie, że po prostu kiedy się czuję dobrze i szczęśliwie i nagrywam odcinek, to ja mam wrażenie, że ten odcinek wyjdzie do pizdy z jakiegoś powodu. A to właśnie te odcinki są najlepsze, bo wtedy sobie pierdolę jakieś głupoty, gadam sobie pod nosem i jakoś tak gramy. Takie odcinki najlepiej siadają. Dobra, po tej północy musimy się udać w pewne miejsce i ja w to pewne miejsce zamierzam się udać chyba po północy, tak? Czy w nocy? To dość ważna informacja. W tym celu powinien udać się po zmroku. Tam gdzie cumują okręty. Straż nocna nazywa się misja, tak? Tak jest. Czyli nie musimy konkretnie pewnie do północy kimać. Więc, o. Kurwa, jaki teleport. My chyba magiem jesteśmy. Kupiecki mag. To jest chyba wieczór. Wieczór chyba wystarczy, tak? O, wieczorem jest. Jest ciemno. Chyba starczy. Muszę się nauczyć... Ja nic się w sumie nie muszę nauczyć. Znaczy, chociaż tej... Mam te goblinie jagody, więc mógłbym je zjeść, ale z drugiej strony może nauczylibyśmy się mikstur i wtedy byśmy wypili. No tak, trzeba nauczyć się mikstur, a nie wydawać jak debil na zręczność punkty nauki. Chociaż z drugiej strony jak się nauczę mikstur, to wydam na to punkty nauki. Które mógłbym zainwestować w zręczność. Ale już nie wiem co jest bardziej opłacalne w tej grze. Za duża ilość możliwości. Kursy jednak za bardzo się postarali. Chyba kumacie o co mi chodzi. Ciekawe jak oni zareagują. Zareagujecie jakoś, że zostałem tym? Jakiś komentarz? Na przykład? Że jest witam serdecznie z gildii kupieckiej? Hey. Nie. Może szef, ale nie chce mi się tam iść. Tu się modlą, tego owego, dobra. Ja to w sumie to naprawdę nie wiem co jest najbardziej opłacalne.
Z jednej strony to faktycznie mógłbym się nauczyć wytwarzania tych mikstur. Pewnie dzięki temu bym się... Dzięki temu bym uważał taką miksturę zręczności, nie? Która by mi dawała. Ale z drugiej strony, kurwa, przecież no... Wydam na to więcej punktów, które mógłbym zainwestować potencjalnie w tą zręczność, więc nie wiem, czy to się tak opłaca. A tego bliniaka ze sobie po prostu upierdolisz. Akurat co do tego nie jestem pewien, ile by kosztowało takie w ogóle ten schemat cały, by trzeba było najpierw znaleźć. Dużo pracy, bo ja raczej nie mam, nie? Receptura alchemika, no nie, widzę, że oddychanie pod wodą. Egzotyczny deser. Rozumiem. Może z tego, może znajdziemy gdzieś i kupimy faktycznie przepis. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Dobra. Ja dostałem też jakieś rzeczy, pamiętna notka od tego Lorenzo, nie? Ale ja, czy ja to znajdę, kurwa, gdzieś? Niebezpieczny teren wokół wioski... No, oczywiście, że nie. Nie chcę mi się teraz szukać. Może w następnym odcinku, jak poszukam sobie tych dokumentów, to wam pokażę. No, z drugiej strony ja ciągle zapominam, że mam taką fantastyczną opcję, jak zatrzyma i wtedy mogę znaleźć. A z trzeciej strony to mi się nawet nie chce znaleźć. Idziemy przekładać skrzynki w prawo i w lewo. Spokojnie, ja mam doświadczenie w przekładaniu skrzynek w prawo i lewo. W noszeniu skrzynek. Dzisiaj jest odupcałem z paczką z 5 km, więc... To nie taką kurwa lekko. Ale z drugiej strony... Śmieszne jest to, że ta paczka zawiera właśnie białko. Żeby być silnym, więc przy okazji kurwa workout został wykonany. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Którym kościom mam pomagać wam? Wy wyglądacie jak tacy, którzy potrzebują tutaj pomocy. Ty jesteś Marvin? Od Otmara? To ja. Zgadza się. A ty, Fulko? Ta. Razem z moim znajomym musimy zanieść te skrzynie do magazynu w biednej dzielnicy. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Bierz jedną i idziemy. Czyli to naprawdę Czekaj. Ma być zwykłe przenoszenie towaru? Otmarowi zależy na czasie, więc... Albo szybko się z tym uporamy, albo nie ma kasy. No dobra, dobra. Nawet parę monet Dusterowi, strażnikowi, który ma dziś patrolować port, żeby nie sprawdzał niepotrzebnie towaru. Wszystko, żeby oszczędzać cenne minuty. Dobra, dobra. Dobra, miejmy to z głowy. Właśnie to chciałem usłyszeć. Bierz pierwszą z brzegu. Chyba dasz radę podnieść ją samemu? Bez problemu. Gdy już będziemy na miejscu, po prostu wrzuć wszystko do wielkiej skrzyni. Spokojnie. Będziesz wiedział, której. Dobra, teraz nocna. W save ich fastem zrobimy jakiś. Przenosimy te skrzynki. Ty, to ja będę zadupcać z tymi skrzynkami? Poważnie? Teraz przez 20 minut dla widza? Teraz nocka. Nocna. No, ta sprawa zaraz mi się podoba, więc lepiej szybko mieć ją z głowy. Biorę się za te skrzynki i zaniosę je tam, gdzie Fulko każe. No dobra. Kurwa, mogę wszystkie na raz. Dobra, jak je po 5 kurwa biorę. Ty, a wam coś chłopaki wolno idzie, ty. Wszystkie wzięte? Bo jak ja mam tu zadupcać z powrotem. Magazyn w biednej dzielnicy, kurwa, czy idzie? Aha, czyli tam gdzie my się bijemy? To jest magazyn? Dobrze, że przynajmniej nie ma tej animacji, co oni kurwa mają, bo to jeszcze 300 lat. Ta sprawa coraz mniej mi się podoba, więc lepiej szybko biorę się za te skrzynki i zajęcę tam, gdzie Fulko każe. Oj, widziałeś, że chciałem powiedzieć, że żygam na odcinku. To były dymy. Siema na odcinku. No kurwa, no ale idźcie, że szybciej, bo... Tak w symulacie. No ruchy, ruchy. Ruchy, ruchy. Ja pierdolę. Jak my to 300 lat będziemy szli. To jest magazyn! Fulko! Nie dam grosza! Może, że nie pytałeś. Ale to ty pytasz. No dalej, Fulko. Szybciej! Jeszcze padłem przed chwilą na kurwa genialny pomysł, że spalę bagienniaka. Ale zapomniałem, że przez bagienniak jeszcze spowalnia kurwa czas. To byśmy to wam w ogóle szli 300 lat. Tu jest magazyn? Dobrze, że się od nich nie oddaliłem, bo ni chuja bym nie trafił chyba.
Kurko! Jedna zasada, nie ziewaj na odcinku. Ewidentnie lubię ją spierdolić. Chociaż powiem wam szczerze, że w ogóle ostatnio dawno nie ziewałem. Ja się tak zapomniałem, że ziewanie istnieje. Czemu kolejny włóczęga? Wypierdalaj. Czemu kolejny włóczęga chce mnie nakopać, no. Gdzie wyposliście? Dobra, idę z wami, bo się później okradnę włóczęgę. Czemu oni się wszyscy mnie kurwa atakują? Straż nocna. Pokaż pisik. Koniec z tym, co mówisz wcześniej, w ogóle mam wrzucić wszystkie towary do wielkiej skrzyni na środku magazynu. Kurwa, jakiego magazynu? A tutaj magazyn. No dobra, to wrzucam. Trzeba je najpierw znaleźć. O. Z tym widzę problemu nie będzie. Doświadczenie plus 100, wszystko w porządku. Misja wypełniona. Jedna partia za nami. Jeszcze kilka i możemy iść do domu. Dlaczego one tak śmierdzą? Co w nich jest? Skoro nie znasz tego smrodu, to mogę ci tylko pozazdrościć. Chodź, musimy się spieszyć. Ale... Mam powiedzieć Otmarowi, że... Chodź się tu. Co wy tu robicie? Widziałem wszystko. Przynieśliście te skrzynie aż z samych doków i zostawiliście w tym magazynie. Gadać mi tu zaraz. Co to za ładunek? I czy macie adekwatne pozwolenia? Gdzie jest Duster? Rozchorował się i nie jest w stanie oddalić się od wychodka na dalej niż metr. Wierz mi, sam nie jestem zadowolony z dodatkowych obowiązków. Dlaczego o niego pytasz? Spodziewałeś się go? Macie jakiś układ? Gadać! Kurwa, może się jakoś dogadamy. Może się jakoś dogadamy. Łażenie nocą po mieście pewnie nie należy do twoich ulubionych zajęć. Może moglibyśmy opłacić ci krótką wizytę w karczmie? Strażnik na służbie ma obowiązek być trzeźwy. Nie myśl, że możesz mnie tak po prostu zbyć. Oj, dupa. Niech będzie ku chwale ojczyzny. Kurwa, no co śmierdzi, podejrzane to wszystko było, więc nie wiem. Przenosimy oliwę. Pewnie wiesz, że nie można jej wystawiać na światło słoneczne, dlatego zajmujemy się tym w nocy. W dzień naświetliłaby się i straciłaby swoje właściwości. Tak, pewnie, że wiem. Ale dość ostro pachnie jak na oliwę. Właśnie dlatego, że jest nienaświetlona. Dzięki temu lepiej będzie się palić. No tak, rzeczywiście. Dobrze, no. Możecie dalej pracować. No i dobra. Super, że akurat Singh okazał się strasznym osłem. Ingut, czy jak on tam miał? Nienasłoneczniona oliwa? Ciekawe. Oby tylko nigdy się nie dowiedział, że to brednie. Dobrze, że miałeś głowę na karku. Cholera jasna. Tyle zachodu z urobieniem strażnika, a ten się pochorował. Życie. Wszystkiego nie przewidzisz. Ta. Trzeba przetransportować resztę towaru. Nie powinniśmy już spotkać nikogo więcej. Panowie, ale jak ja mam za wami biegać, to zaraz kurwa szlak jasny trafi, no. Chociaż akurat daleko to nie mamy, no. Dobra, chodźmy, Fulko, prowadź. A się tam kurwa dowiem, co to jest? Podobno śmierdzi. Joło? Tytoń? Ryby? Mogę śmierdzieć. Powiem starą nosimy. O, co się dzieje? Nie widzieliście nikogo? Owszem, widzieliśmy strażnika. I powiedział, że Duster jest chory i nie był w stanie przeprowadzić patrolu. Cholera jasna, to dlaczego nie dał znać? Co zrobiliście z tym strażnikiem? Powiedziałem, że przenosimy oliwę, której nie można wystawiać na światło słoneczne i sobie poszedł. Dobrze. Nie będzie trzeba niczego więcej załatwiać w tej sprawie. Oprócz strażnika już nikogo nie spotkaliście? Dlaczego pytasz? Widziałem, że ktoś kręci się przy łodziach, ale zanim tu dotarłem, zniknął. Dokończcie robotę i miejcie oczy dookoła głowy. Nie podoba mi się to wszystko. Nagła choroba naszego człowieka. Ten ktoś, kogo interesował nasz ładunek. Może to tylko zbieg okoliczności. Może. No, do roboty. I pamiętajcie się umyć po wszystkim, żebyście nie walili tak towarem na 100 metrów.
Ja zostanę przy statku, jakby znowu ktoś tu miał się pojawić. No dobra. Mogę cię jeszcze, słuchaj, Otmaro, coś zapytać? Chyba nie. Ja bym chciał kurewsko wiedzieć, co to jest. Hej. O. No i wszystko. Hej. Dobra, bierz te skrzynki i idziemy dalej. A to ja już nie muszę na nich czekać, chuj, przecież ja już wiem, gdzie to jest teraz. To idę przed nimi. Przynajmniej taka jest. Czy ja trzymam, kurwa, miecz? Co ja trzymałem w dłoni? Widzisz, to nie było takie trudne. Ja mu to opuściłem. No nie był to miecz. Mam nadzieję, że to też nie były te skrzynki zamienione w jakąś inną rzecz, bo się coś zbugowało. Idziemy jakieś tutaj, prawo, lewo, tego, owego, wiadomo. Nie, tu prawo, chyba tak, chyba tak. Tu lewo, chyba tak, chyba tak. I tu prawo, chyba tak, chyba tak. Jo? Pewnie, że jo. Gadamy do skrzynki wszystko, tylko nie wiem, że będę musiał czekać na tych świoków. Świok to w ogóle fajne imię. Znaczy imię, kurwa, nazwa, jaki ja mam dzisiaj zmęczony jakiś jestem. Jak ja po treningu. Prawda, nie ciężkim, ale workout został wykonany. Zawsze to minus kilogramy. Dobra. Świetnie! Połowa roboty za nami. Nie, to... ją skończymy. Nie no. Hej, co tu robisz? Coś ty za jeden? A przynajmniej się dzieje jakaś akcja. Zastanawiałem się, co to za hałasy po nocy i wyszedłem zobaczyć, czy to nie jacyś zwyrodnialcy burt nie robią. Jak widzisz, wszystko jest w porządku. Co to jest? Możesz sobie iść. Na pewno? Ty, młody, wszystko w porządku? A kos to jest. Dobra, z ciuchami. Idźcie odnieść towar. Zdaje się... białe tu. Ta, towar, jasne, no. Dobra, przynajmniej coś się dzieje, ta misja jest... To mi się podoba, że to nie jest tylko takie beznadziejne chodzenie, kurwa, w prawo, w lewo. Mam nadzieję, że ten handlarzyna nie będzie sprawiał większych problemów. Oby. Chcę mieć tę robotę jak najszybciej z głowy. Fakt, obcowanie z siarką nie jest przyjemne. Siarka. Siarką? No tak. Nie rozpoznałeś po zapachu? Nie, po co komuś tyle skrzyń siarki? Nie wiem, nie znam się na rozrywkach bogatych. Obiecano mi zapłatę za przeniesienie tego wszystkiego, więc to robię, reszta mnie nie interesuje. Ciekawe. Otmar nie chciał mi powiedzieć, co jest w skrzyniach, więc... Więc lepiej nie drążyć tematu, po co im tyle tego. Chodźmy już. Jasne, chodź za mną. Nie, to ty chodź za mną. Ja tu prowadzę jako naczelny szef. Nie dokończyłem myśli, chciałem powiedzieć, że fajne, że to nie jest takie nudne przenoszenie prawo-lewo. To mi się akurat fest podoba, tylko... Ty, a ona nadal przy tym kole zajebanym. Może będziemy mieli jeszcze okazję z nią pogadać. Albo, no, a dlaczego, czemu by nie teraz? Ramona! Hej! Jak się... Aha. Nawet nie chcę powiedzieć nic. Chyba nie jest trochę mat na nas, jeszcze nie pomogliśmy. Ale co? Jebać, smatek. Idę po te beczki, siarki. I co? Spokój? Zagadał nas jakiś handlarz, zaniepokojony nocnymi hałasami. Tak, i że mówiłem, że tego, że super co? Jest tego. Cholera, idę tam. Wy zgarnijcie ostatnią partię. Że fajne jest to, że jakby coś się tu kurwa dzieje. To nie jest tak, że przenosimy tylko kurwa prawo, lewo. Te skrzynki, tylko jakby faktycznie coś na tej jest jakiś plot twist, jest, coś się dzieje, tak? Akurat jest spoko. Tu nam ktoś coś ukradnie, tu się ktoś kręci. To jest super, bo takie jakbym miał to kurwa przenosić, a strzały trzymałem w łapy. Jakbym miał to kurczę przenosić prawo, lewo, to bym chyba z nudów umarł. Tak się coś dzieje, można coś pogadać, ale raz na jakiś czas jest jakieś trącenie. To jest super ważne w grach albo w jakichś filmach, żeby tylko nie było takiego nudnego chodzenia, tylko faktycznie coś się raz na jakiś czas plot twist wydarzył. Mały, bo mały, ale jakiś plot twistik, żeby tutaj był. Tu się coś stanie, tu się coś wydarzy. Co to w ogóle jest? A miecz! Kurwa, wziąłbym, ale zaraz mnie okradzisz, oskarżył. Już widzę.
jak to kurwa obywatelka Grażyna jest. Co? Wziąć z dachu krótki miecz? O. Jednak nie Grażyna. Idziemy do magazynu. Zadyma tu? Gdzie Fulko rozmawiał z tym handlarzem? Na zewnątrz, przed magazynem. Tam nikogo nie ma i tutaj też nie. Cholera, dlaczego zostawiliście go samego? Przynajmniej jeden powinien zostać. Poza tym, co macie przy sobie, cały ładunek zniknął. Nosimy to całą noc. Jakim cudem wynieśli skrzynię w tak krótkim czasie? To właśnie próbuję ustalić. Lorenzo wygna mnie, gdy się o tym dowie. Nie ma nigdzie żadnych śladów? W tych ciemnościach nic nie znajdziesz, szczególnie, że żaden z nas nie jest tropicielem. Rano wyślemy tutaj ludzi, żeby czegoś poszukali. Cholera, to miała być szybka i prosta robota. A może ja pomóc? Ty nikogo nie widziałeś? Gdybym widział, to bym go od razu zatrzymał. Zostaliśmy wynajęci do przenoszenia skrzyń, więc to zrobiliśmy. Ach, tak to jest z tymi robolami. Nie możesz zostawić ani trochę miejsca na samodzielność. Jak tam ten facet wyglądał? Co dokładnie wam mówił? Czego chciał? Albo dobra, nie odpowiadaj. Tak nic nie załatwimy. Złożycie relację bezpośrednio Lorenzo. On oceni, co zrobić. Ja nie będę ryzykował działania na własną rękę. Tylko macie się zachowywać przyzwoicie w jego obecności, zrozumiano? Otwórzcie skrzynię i idźcie. Zaraz ci kurwa kopa strzelam. Jak to my jesteśmy z Lorenzo, debilu, jebany, ziomy, rozumiesz? Ale no... Przepraszam bardzo, to... Powrotem odkładamy do tego magazynu, który kurwa opierdolili. A my z powrotem tu skrzynki kładziemy? W ogóle fajne było to, że oni tu kładli te skrzynki, bo ja widzę te skrzynki. Chodźmy do Lorenzo. On to w ogóle wygląda jak jakiś zombie albo coś takiego. 100%. Jakiś kurwa jakby to był model zombie normalnie. Co to za broń? Znowu ktoś chce mnie... Bor. No oczywiście, że znowu mnie ktoś atakuje. Kurwa mać. Ci włóczęcy. Pojebani są. Mądra decyzja. Czemu te wszystkie włóczęgi mnie nagle z pizdy atakują? Czekaj, a włóczęga to nie jest ten chłop, co zawsze prosi o golda? Może ja im za dużo razy od tego odmówiłem i oni są kurwa mady. Coś takiego. No nic, jakby... Kurwa, się trudno mówi akurat. Płakać nad tym nie będę. Ekstrakt leczniczy. Tutaj jakieś kuferki. Jo, cię kręca, a mnie tu wcześniej nie było? No to co jeszcze robiłem z życiem? Tutaj jakiś błąd został popełniony, że mnie tu nie było. Idziemy do Lorenzo, okradamy te dwie skrzynki i kończymy odcinek na dzisiaj. Coś się zadziało, niedużo, bo niedużo, ale coś tam poddymiliśmy. Czy my to może nie? Ja też nie, ale gierka coś odda... O! Hej, oddawaj pierścień! Po co ci ten pierścień? Chyba nie jesteś w pozycji, by zadawać takie pytania. Liczy się tylko, by ten pierścień wrócił do mnie. Resztę tych rupieci ze skrzyń możesz sobie zatrzymać. A co, nie jestem w pozycji? Nie ma mowy. Nieładnie. Nie no kurwa. Takie bob, taki bob. Chłopie. Może nie umiał otwierać kufrów i czekał? Bo jak zbił, to pewnie obcekę, aż otworzę kufry i chciał tutaj ukraść, ale byłem pierwszy. Kurwa, jaka bitwa w ogóle, nie? Dwóch złodziei przyszło i się kłócą, kurwa, kto opierdoli pierwszy i koło pierwszy. Brzmi jak, kurwa, moja przygoda z Gothiciem, no, bez kitu. Nie wiem, czy był chociaż jeden seria z Gothica, albo jeden odcinek, w którym czegoś nie ukradłem w tej grze. Najmniej, że mogło nie być. I dobra, idziemy tam, gdzie uda się... ...by wypadało, czyli do Lorenzo. Ale myślę, że tutaj jesteśmy... ...Giga Koksem, członkiem gildii kupieckiej, no to trzeba tutaj zdać relację tak zwaną. Szybko! Brać go! Ja pierdolę, no. No ale to mi pomóż, a nie się tu nie walczy i patrzysz, kurwa. No. Odłóż broń.
No odkładam, że chcę im je opierdolić, no. Tym przypadkiem broni nie podniósł, bo ten strażnik miejski mu odpierdoli pewnie zaraz. No co tak stoisz, kurwa? Spokojnie, ty. Jak ja nie groźny, potulny. Przyjaciel. Jak gumbel. Podejrzany typ. Dobra, wezmę... Wkurzysz się? Nie, wkurzysz. To nie wiem, od czego to zależy. Raz się wkurwiają, że coś wezmę, raz się nie wkurwiają. Strażnik się nie wkurwia, a obywatele się wkurwiają, czy to nie ma sensu? No nic. Ale zgaduję, że to nie jest wina bezpośrednio moda, który stworzyli, tylko bardziej, kurwa, mechanik gry. Wtedy tutaj... Kurwa, z pustego Salomon nawet nie naleje, czy coś takiego jest powiedzenie, nie? Idziemy porozmawiać z Lorenzo, Sander. Chwila. Mógłbyś mnie wyszkolić? Cóż, chętnie pokażę ci, jak nabrać siły i jak machać lekką bronią. Siła nie. Dzięki, Sander. Spasuję. Ronia. No, nieźle cię w tej fontannie sponiewierali. Aż sobie przypomniałem swój chrzest. Chyba bardzo lubicie ten zwyczaj. Pewnie. Ty też go polubisz, jak kilka razy będziesz świadkiem upijania nowego członka gildii. Porównywanie reakcji nowych to całkiem interesujące zajęcie. Potem trzeba tylko nimi odpowiednio pokierować, żeby przed wykonaniem pierwszego zadania nie wpadli w jakiś ciąg. No dobra. Jak wyglądała twoja rekrutacja? Zupełnie inaczej niż twoja. Handlarze współpracujący z gildią mają przeróżne zachcianki i potrzeby, a każdą musimy spełnić, żeby zarobić na życie. Pamiętam, że latałem dla Helgi za jakimś złodziejem, chroniłem Dimę, gdy szła organizować drewno na swój stragan, a dla Ernesto... Nie, o robocie dla Ernesto nie chcę mówić. No to tym bardziej chcę usłyszeć. Dlaczego dołączyłeś do gildii? Na tej wyspie masz tak naprawdę trzy opcje, by godnie żyć. Zostajesz czyimś czeladnikiem i po latach pracy wychodzisz na swoje. Jestem. Rekrutuje cię straż albo dołączasz do Araxos. No też jestem. Nie miałem ochoty robić za popychadło u kogokolwiek. Wysokość żołdu skutecznie odstraszyła mnie od straży, więc zostało Araxos i nie żałuję swojej decyzji. Twój chrzest wyglądał tak samo? Żebyś wiedział. Byłem zaskoczony sytuacją podobnie jak ty. Członkowie gildii wyjątkowo skutecznie utrzymują w sekrecie przebieg inicjacji. To samo będzie się tyczyło ciebie. Powiedz komuś, jak wyglądało twoje dołączenie do Araxos, a zrobimy z tobą porządek. Ej, kurwa, mal. Teraz leć do Lorenzo po jakieś zlecenie. Nie robimy na dniówki, płacą nam za wykonaną pracę. Dobra. Ach, ty chyba w poza, gościu. Jak my kumple chyba, co? Lorenzo, słuchaj. Asystent Fulko, słuchaj, Lorenzo. Skoro formalności związane z twoim dołączeniem mamy już za sobą, to myślę, że najwyższy czas, by zlecić ci twoje pierwsze gildyjne zlecenie. Ja tu raport. Od dłuższego czasu mamy problem z lokalnymi przemytnikami. Obiło mi się też o uszy, że poszukujesz swojego zaginionego brata. Tak się składa, że przemytnicy ostatnio zrobili się wyjątkowo zuchwali i podobno zaczęli handlować nawet żywym towarem. Jak możesz się domyślić, ich działalność jest dla nas wyjątkowo nie na rękę. Jesteś nowy w mieście, mało kto cię zna. Dużo łatwiej wtopisz się w tłum niż moi pozostali ludzie. Kto wie, może ta grupa ma coś wspólnego ze zniknięciem twojego brata. Może a ma. Jeśli nie, to w ramach nagrody za twoją pomoc wyznaczę kilku zdolnych łowców, by rozpoczęli poszukiwania. Miodzio. Opowiesz mi coś więcej o tych przemytnikach? Niestety do tej pory nie udało nam się zebrać zbyt wiele informacji. Nie wyglądają jednak na zbyt dobrze zorganizowaną grupę. To raczej banda zdesperowanych ludzi, którzy chcą coś sobie dorobić na boku. Wiemy, że działają gdzieś w porcie i wykorzystują łodzie do przewożenia towarów. Jeśli coś dzieje się w porcie, to najlepiej będzie, jak zaczniesz swoje poszukiwania w karczmie u Helgi. Babka wie mnóstwo rzeczy, ale nie zawsze będzie ci chciała wszystko powiedzieć. Jako że to twoje pierwsze zadanie, przydzielam ci do pomocy jednego z bardziej doświadczonych najemników, Karamona. Powinien już czekać na placu przed gildią. Będzie obserwował twoje poczynania i w razie potrzeby udzieli ci pomocy. Możesz mu zaufać, to świetny wojownik i uczciwy człowiek. Co mam z nimi zrobić, gdy już ich znajdę? Ważne, żeby zaprzestali swojej działalności. Z doświadczenia wiem, że desperatów ciężko przekonać do zmiany zdania.
A skoro handlują ludźmi, to nikt nie będzie ich żałował. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Pomaski. Jest coś jeszcze do zrobienia? Porozmawiaj z Garrosem albo Adelardem. Z pewnością znajdą coś dla ciebie. Dobra. Wyruszę najszybciej, jak to możliwe. Pamiętaj, żeby nie ujawniać swojej tożsamości podczas tego śledztwa. Dyskrecja to jedna z najważniejszych cech gońca. Powodzenia, chłopcze. Spoko, ja tego. Przysłał nas Otmar. Rozumiem, raport. Że zadanie zostało wykonane. Nie do końca. Nie wierzę w to, co słyszę. To było proste zadanie. Zrobiliśmy to, do czego zostaliśmy wynajęci. Nie my byliśmy odpowiedzialni za planowanie akcji. Wiem, ale spodziewałem się po waszej dwójce więcej rozgarnięcia. Z drugiej strony na nic więcej się z Otmarem nie umawialiście. Więc w moich oczach nie odpowiadacie za to, co się stało. A jeśli chodzi o Otmara, to dopilnuję, by do końca swych dni zajmował się wyłącznie naszymi przewodnikami. To jedyne, do czego się nadaje. Po co gildii tyle siarki? To nie twój interes. Tak myślałem. Dostaliśmy takie zamówienie i je zrealizowaliśmy. Przynajmniej do momentu, w którym pozwoliliście, by zabrali prawie cały towar przed naszego nosa. I co teraz? Nasi najlepsi ludzie już badają tę sprawę. Lepiej byłoby dla Otmara, by towar się znalazł. Kurwa, jak ja z 3 poziomy w tym odcinku będę musiał osobiście udać się do naszego klienta i przeprosić go za zaistniałą sytuację. Nie muszę wam tłumaczyć, jak wielka jest to strata wizerunkowa. I przede wszystkim w złocie. Sytuację ratuje to, że zostało chociaż kilka skrzyń. Może uda mi się go udobruchać. Kim jest ten klient? Znaj swoje miejsce, chłopcze, bo zaraz zmienię zdanie co do waszego udziału w tym całym przedsięwzięciu. Nic więcej nie możemy zrobić? Możecie zapomnieć, że całe to przykre zdarzenie w ogóle miało miejsce. Nie wspominajcie nikomu o tym, co się tam wydarzyło. Gdyby ludzie dowiedzieli się, że tak spartaczyliśmy sprawę, stracilibyśmy wielu wpływowych klientów. To wasze wynagrodzenie i mały dodatek ode mnie. O, dzięki. No panowie, czas nagli. Dziękuję za wasze usługi. Liczę, że się zrozumieliśmy. Oczywiście. Dłużej nie przeszkadzam. Ile? Ile? No i co, kurwa? Czy oni z tych... Nie, no oni w tej gildii kupieckiej, kurwa, to ja nie wiem. 400 goldów za misję, która mi nie wyszła, jeszcze mi płacić. Jak to moje ulubione miejsce jest od dzisiaj. Dajcie tu... Co się dzieje? Słuchajcie, idę się kimnąć, zapisuję giereczkę i widzimy się jutro oczywiście. Możecie zostawić lajka, no to nieźle się gimłem. Możecie zostawić lajka, wpaść na rewinda, tam giga pod dymianie. Codziennie odcinki, co dwa razy dziennie. Dzisiaj taki odcinek, taki se nagrałem, chciałem sobie pograć, proste. Mam kilka rzeczy do zrobienia jeszcze, już późno, jest ciemno, jak w dupie. Widzimy się jutro, do zobaczenia, dzięki, że tak licznie oglądacie serię. No i możecie napisać, z czego nagrać dalej, bo w końcu niestety te kroniki mentalne się skończą. Ale myślę, że nie aż tak szybko jak sądziłem, bo jest chyba 30 to trzeci odcinek, albo drugi, albo coś takiego. A tutaj nie zapowiada się, żeby był koniec, bo my nawet brata nie znaleźliśmy. Ciekaw jestem tego finału, coś czuję, że będzie jakiś fajny plot twist. No nic, idziemy do przodu, widzimy się jutro, do zobaczenia, czy będzie się było. Cześć!